Siemanko, witajcie. Bitewka znowu z kampanii tym razem. Skomentuję Wam starcia z klanem Invil, czyli coś na pewno, co będzie ciekawe do oglądania. No i zaczynamy po prostu pierwszy rzekę. My posiadamy dwa wery, dwa razy Arte. I gramy dosyć standardowo, to znaczy będziemy grać wokół tej linii K. Wszystko zanosi się na to, że ta bitwa raczej nie była jakaś mega istotna. To jest pierwszy albo drugi dzień kampanii. Albo i nawet trzeci, ponieważ my nie posiadamy tych boosterów, czyli po prostu nie ma tych zielonych strzałek przy naszych nikach. No i na samym starcie możemy zauważyć tutaj, że Piotr jedzie dosyć niestandardowo, i w sumie, jakby nie patrzeć, okazało się to bardzo dobre, ponieważ nikt z naszych czołgów tak naprawdę go nie trafił, większość czołgów było tam, i tylko jeszcze ten Obiekt 907 i 279 mogły go jako tak strzelić jednak to jest mnóstwo budynków. Ja pamiętam, jak graliśmy tę bitwę, to ktoś od nas mówił, że to, co robił Piotr, jest bardzo głupie i tak dalej. Jednak wydaje mi się, że no, zadziałało to, ponieważ nic za to nie zebrał, a wszystkich na pewno zaspotował. I to otwarcie tej strony jest dosyć interesujące, można to łatwo skontrować. To znaczy, przykładowo wystarczy, że mamy dwa, trzy medy, które stoją bardziej na bazie, a nie stoją tutaj. A często takie rozstawienie jest basicowe i one po prostu się wcelują w to. No to wtedy ten Eber może nawet za to zginąć Jednak jak ktoś pojedzie trochę tak bardziej gdzieś dotąd I tutaj zakręci To te budynki są w stanie dać Taki cover No i mi się udało akurat go strzelić, tutaj 454 Naprawdę fajne losowanie I chcę go tutaj trzymać na tym spocie, dlatego się wychyliłem ponownie Nie wychyliłem się dlatego, że chciałem coś zaświecić Tylko chciałem, żeby miał cały czas spota I coś za to zebrał No i chyba jedną pestkę udało mu się jeszcze tak, widzicie, on jest obity do. jest na jeden strzał, i też przy okazji pojechałem tutaj i dałem info mojej drużynie, co się mniej więcej dzieje, i tutaj po prostu uciekam. Dostałem tutaj jeszcze damage po spocie. Nikt mnie trafia dosyć. Na tej trochę krawędzi to zagrałem, ale nic za to nie zebrałem, tylko poza tym, że się tam wychyliłem. No i to, co robi Inwid jest już dla nas bardzo oczywiste i dokładnie wiemy, czego się tak naprawdę spodziewać. Jest informacja praktycznie o wszystkim. No i ja, grając tą bitwę, dosyć wartowny strzał, odnośnie tego typu strzałów, no to jeżeli macie taką szansę, że nic na tym nie stracicie, no to warto takie strzały oddać. Dużo osób takich właśnie nie oddaje, bo pisze, że czytuje, bo wszystko takie coś trafiłem ja Oczywiście nie trafię wszystkich tego typu strzałów. To po prostu fart, że to mi się udało trafić. No ale się udało. I gramy dalej. Jedynie co, jakim minusem było oddanie tego strzału, to było to, że się zaświeciłem i dałem informację przeciwnikowi więcej, ale no, według mnie tutaj akurat Piotr zagrał słabo, bo nie zdążył uciec na czas. Co prawda też mi dosyć dobrze polosowało w tym momencie i w sumie to nie powinien zginąć, ale gdyby nasz Robertem podjechał, no nie wiem. To są takie dosyć skomplikowane schematy i. No, RNG akurat było w tym momencie po mojej stronie. Widzę do tego obiektu 907, strzągam go w bok. No i w tym momencie, może, jak ja słuchałem TeamSpeak'a to wszystko było tak, że super, super, tam spokojnie, spokojnie, tam hp owo wygrywaliśmy czy coś, ale no, widzicie, wynik to jest 4-6. Ja nadal słyszę na też, że to jest wszystko w porządku. Tutaj Rysiek akurat. Szkoda, że mi ta pestka nie weszła, jemu też nie weszło, w sumie tu na remis. No, i ja powiedziałem chyba DJowi, nie jestem do końca pewien, żebyśmy pojechali jakoś agresywnie pod tą bazę. Ale kol poszedł taki, żeby strzec tego obiektu 907 i pomóc pawionowi, bo on tak naprawdę tam cały czas pawiana trzyma. Ja samemu nie jestem w stanie pojechać, dlatego nie ja spodziewam się, że ten Eber jest jakiś krzakach, dlatego zrobiłem takie kółko od razu, praktycznie przed zaświeceniem się. No i ja samemu nie mogę pojechać po tego Ebera, bo jestem na dwa strzały i ten Eber jest na dwa strzały Dlatego jestem zmuszony tak naprawdę pomóc tutaj naszemu obiektowi 279 Niestety nie mogę go przebić, ale akurat pokazał się bokiem No i oddałem swój strzał Nadal na TESie w tym momencie jest informacja, że jest wszystko w porządku Gdybyście tak się przypatrzyli trochę To ten obiekt 907, który był tutaj popełnił dosyć spory błąd, bo on Mimo tego, że on wjechał tu Pokończył jakąś tam lufę 2, to i tak on był takim materiałem, w którym można, mógł imwil dalej tak jakby spusz spuszować. I przez to między innymi i tam jeszcze kilka błędów indywidualnych. Niestety nie jestem w stanie otrzymać powtórego od graczy, bo tych bitew jest tak dużo, że no znalezienie ich to kwestia kilkunastu dobrych minut. na kampanii cały czas się gra, cały czas się gra. No, i doproszenie się wszystkich graczy o jakieś tam powtórki czy coś, to też jest problem. Ja od razu wjechałem w te budynki, bo spodziewałem się, że ten EBR będzie nadal w tych krzakach, żeby nie zebrać. No i w tym momencie nasz EBR strzela w ryśka i jest na dwa strzały, kontaryś Rysiek na jeden strzał, więc ja na pewno tutaj muszę podjechać, ponieważ tylko, tylko, tylko i wyłącznie Arta może gdzieś się na mnie jakoś patrzeć. Jest ta artyleria, Rysiek mi tutaj uciekł. Strzelam w arty w międzyczasie, bo i tak za zanim tutaj dojadę do ryśka. No i chcę pojechać po tego Ebera i dostałem od Arty splash 416. I w tym momencie to ja jestem na jeden strzał i nie mogę pojechać na nadal po Ebera. Muszę skończyć tą artylerię, to druga strzeliła. Ale jak już widzicie, na wynik mamy dwa Ebery, które są na jeden strzał: kontra i dwie arty, kontra jedna arta i cztery normalne czołgi. I jeszcze w tym momencie padła nam arta. Jesteśmy w zasadzie 3 na 5 i ta sytuacja, no, jest jako tako to wygrana, bo, bo wszystkie te czołgi są na jeden strzał, chyba albo na dwa strzały. Jednak mimo wszystko to jest dosyć skomplikowane. Jedynie co, to tutaj spodziewam się tego EBR-a, który byłby naturalny dla mnie, było to, że on się wychyli jakoś z tej strony, żeby mnie zaskoczyć, ale on zajął po prostu krzak i mnie zniszczył. I przegrywamy tą bitewkę, tak naprawdę. Gdybym miał informację, że na dole jest taka słaba sytuacja, a z tego co ja słuchałem na tym spiku, w ogóle tego tak nie było słychać. Ja słyszałem cały czas, że tam jest wszystko w porządku i to jest wygrane, wszystko jest jakby pod kontrolą. To powinienem ryzykować i powinienem jechać głęboko. Ale nie chciałem tego robić, bo tak jak e, ja rozumiałem to, co się dzieje na tym spiku. Taką decyzję podjąłem, aby nie ryzykować. W tego typu starciach nie powinno się podejmować ryzyka, kiedy przeciwnik jest naprawdę na wysokim poziomie i grać jak najbardziej zachowawczo. No ale w tej sytuacji gdybym wjechał, no to może ta arta by jakoś tam nie strzelała w naszych. Może bym musiał trochę bardziej zmobilizować DJ-a, aby odpuścił tą 97-kę na środku i pojechał ze mną. Bo gdybyśmy to zrobili, to najprawdopodobniej byśmy wygrali, bo tam każdy Został na jeden strzał tylko już ze strony Embili. No ale mimo wszystko. Te jakieś takie ogromne błędy nie były po naszej stronie. Tylko tutaj większość tych chieftain'ów i też ten obieg 9, zagrały po prostu słabo i przez to to przegraliśmy. No, ale tak to już bywa. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. I tyle tutaj został. Sam Dis. ale Arta Larta go zniszczyła. Więc przechodzimy do kolejnej bitewki. No i mamy kolejną bitewkę, teraz jeszcze chciałbym się tak e, pokrótce odnieść do tego e, co mówią niektórzy gracze z m.in. E, między innymi TheKillzor, Insane i tak dalej e, o klanie Invil oraz Tilt i o co międzychodzi chodzi w tej jakiejś takiej dramie Otóż po prostu na tej mapie globalnej e, Invil oraz Tilt mocno współpracują ze sobą tak aby zająć pierwsze i drugie miejsce, to znaczy Wymieniają się prowincjami, ta sama osoba tam ogarnia dla nich mapę globalną i tak dalej. Ja osobiście nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. Nie rozumiem trochę tego płaczu ze strony tutaj moich graczy, ponieważ sam dokładnie pamiętam kilka lat temu, jak graliśmy jakieś kampanie, że tego typu ruchy, te zagrywki też były po naszej stronie i to jest całkiem normalne. I nie mam z tym jakiegoś problemu, bo wiem, że gdybyśmy grali na bardzo wysokim poziomie, a nie popełniali mnóstwo błędów czy coś i wygrywali zdecydowaną większość bitew z tymi klonami, no to nadal bylibyśmy bez problemu pierwsi. I takie szukanie gdzieś indziej, właśnie jakiejś winy czy coś o tym, że te dwa klany współpracują ze sobą, nie jest moim zdaniem spoko i Powinniśmy bardziej popatrzeć na swoją grę i się na niej skupić, aniżeli właśnie szukać jakichś właśnie tego typu wymówek. Bo ze spokojem jesteśmy w stanie nadal wygrać tę kampanię. Z tego co mi wiadomo, to in teraz idzie dosyć słabo, tilty akurat bardzo dobrze. Tutaj możecie zauważyć, że musiałem zremować tego i Nie chciałem oddać ryzykownego strzału, więc stwierdziłem, że przyjmę jeszcze jeden pocisk i sobie na spokojem go objadę, zniszczę. No i w ogóle tutaj już w zasadzie mamy praktycznie po bitwie. Teraz pomogę jeszcze wampirowi. Jest sporo memów, zaprezentuję wam może kilka. Odnośnie tej współpracy pomiędzy Invil oraz Tilt. Z tego co mi wiadomo, to Tiltom idzie bardzo dobrze. Nam idzie całkiem w porządku. Mieliśmy gorsze i lepsze dni. Przedczoraj był bardzo dobry dzień, wczoraj w takim w porządku. Reszta dni cał całkiem w porządku. Tiltom idzie zazwyczaj też bardzo dobrze. Inwile przez pierwsze dni też szło dosyć dobrze. Ale w tych ostatnich dniach to idzie coraz gorzej, i to na razie, z tego, na co, jak, z tego jak wygląda ta mapa globalna, to snusi się, że walka o pierwsze miejsce będzie pomiędzy nami a tilt, i te najbliższe dni będą dosyć istotne. Często pytacie się mnie, dlaczego nie mamy prowincji, a tutaj mamy tak dużo punktów. Jest to spowodowane tym, że klany inwestują te swoje punkty sławy, aby mieć lepsze mnożniki tych punktów. Czyli jeżeli patrzycie na te wszystkie rankingi, to istotne jest też sprawdzenie, na mapie globalnej jest taki ranking, kto ile tych punktów zainwestował, bo to powoduje, że jeżeli klan znowu, jakby, żeby zainwestować trzeba zejść z mapy. I jak klan ponownie wchodzi na mapę, to już zainwestował jakieś punkty i po prostu ma lepsze mnożniki. I przez to często klany takie topowe się resetują, aby mieć jeszcze te lepsze mnożniki. I na to też musicie zwracać uwagę w tych rankingach. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Ja się z Wami żegnam. To elo.